Witamy Państwa jak zwykle w środowe, późne popołudnie. Pan Aleksander Iszczuk, dzień dobry, witam. Witam, dzień dobry. Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Opolu naszym gościem. Oczywiście, jak się Państwo domyślają, sytuacja dotycząca opolskich szkół, opolskich dzieci i opolskiej młodzieży uczęszczającej do szkół, bo kiedy patrzymy na statystyki, nagle padają liczby 462, 18, 6, kilkadziesiąt, bo myślę tutaj i o osobach, które, o uczniach mających koronawirusa, nauczycieli, czy też osobach będących na kwarantannie, nagle okazuje się, że może to być medialnie bardzo mocny przekaz. Natomiast proszę powiedzieć, jak tak naprawdę jest w opolskich szkołach i patrząc na liczbę uczniów, liczbę nauczycieli, w jakim miejscu my się w tej chwili znajdujemy w kraju, bo wiemy, że nasze województwo i nasze miasto przecież nie należy do tych głównych ognisk rozwijania się koronawirusa, także i oczywiście w ośrodkach szkolnych, placówkach oświatowych. Tak, do tej liczby, które zostały podane, to jeszcze dodajmy 23 tysiące przedszkolaków i uczniów w Opolu. Mhm. Więc jeżeli to porównamy, te 23 tysiące, z informacją, że zgłoszonych chorych z wirusem jest 18 uczniów, to wrażenie nie robi. Liczba przez Pana podana, prawie 500 osób na kwarantannie, no to już robi wrażenie, bo to nie tylko są uczniowie, ale to są ich rodzice i to zaczyna rzutować troszeczkę na działania szerokie, nawet dużo szersze niż sama oświata, więc zależy, do czego tutaj przywiążemy wagę. Myślę, że absolutnie niczego nie należy bagatelizować ani nie demonizować. Wirus jest, trzeba dostosować swoje zwyczaje, sposób zachowania do tego, co sugerują specjaliści, o czym mówi sanepid. No i trzeba żyć. To nie jest tak, że możemy wszystko powyłączać i cud się jakiś tam zdarzy. Ważne jest to, żeby te reguły, które są wprowadzone w placówkach oświatowych, z maseczką, z myciem rąk, z dystansem społecznym, żeby one były stosowane nie tylko do ostatniego dzwonka tylko w szkole, ale również po, bo czasami mam wrażenie, że ten COVID to jest tylko służbowy albo szkolny, a później życie po godzinie 15-16 zaczyna, czy też weekendowe, zaczyna być jakby bezcovidowe. Więc myślę, że to jest najistotniejsze, żebyśmy na poważnie traktowali to, o czym mówimy, bo to nie jest zabawa i utrudnianie sobie wzajemnie życia w szkole, tylko w momencie, kiedy wirus nas dopadnie, a tego nigdy nie wiemy gdzie i kiedy, bo go nie doświadczymy od razu, no to wtedy zaczyna być kłopot i zaczyna być analizowanie przez służby sanitarne. Krąg osób, z którymi mieliśmy dłużej i bliżej do czynienia, no i z tych parunastu osób chorych plus paru nauczycieli, robi się liczba prawie 500 osób. No i stąd później ta kwarantanna jako to wyeliminowanie pewnego potencjalnego zagrożenia. Pewnych osób, pewnego zagrożenia zaczyna robić nam duże liczby. Ja jestem bardzo ostrożny. No właśnie, ale chciałem zapytać Pana o to, patrząc na miasta mniej więcej tej samej wielkości, czy Państwo macie też taką analizę? Właśnie to chcę powiedzieć, że jestem bardzo ostrożny, żeby powiedzieć, że sobie radzimy, bo radzimy sobie na tą minutę, o której rozmawiamy, a zaraz może być całkiem sytuacja inna. Także nie bagatelizuję, staram się, żebyśmy do tego podchodzili poważnie, ze spokojem, z roztropnością, z taką szeroką analizą tego, co mamy do przekazania służbom sanitarnym. No i na razie wygląda tak, jak wygląda. Daleki jestem też od tego, żeby porównywać się z innymi miastami i mówić, że w naszym przypadku jest lepiej lub gorzej. Skupiamy się na swoim, staram się indywidualnie podchodzić do każdego przypadku szkolnego. Nie włączamy automatyzmu w podejmowaniu decyzji. O to chciałem Pana zapytać, bo na ile tej nauki, mówiąc właśnie takim językiem typowo szkolnym, już jest,
od tego pierwszego przypadku, czyli od szkoły numer 2, jeśli chodzi o szkoły podstawowe, od mechaniczniaka zespołu szkół, prawda, gdzie te pierwsze osoby się pojawiły i kiedy następowały pierwsze także okresy kwarantan. Na ile w tej chwili to doświadczenie, w cudzysłowie mówię oczywiście, może dawać to takie doświadczenie, że szybciej jesteśmy w stanie zareagować na coś, zwiększyć jeszcze to bezpieczeństwo? Myślę, że to nie jest problem największy w reakcji, tylko w tym, co powiedzieliśmy na początku, żeby unikać i kontaktów, i nie noszenia maseczek wtedy, kiedy jest tłok na korytarzu. Nie jesteśmy w stanie później ograniczyć działania w momencie, kiedy wirus jest, bo to jest tylko już później pewne prawdopodobieństwo wydarzenia. Natomiast jeżeli chodzi o te kroki takie związane z podejmowaniem decyzji ze strony służb sanitarnych, to obserwuję, że jest bardziej wnikliwie analizowane. My ze strony oświatowej też sprawdzamy, kto był obecny, kto nie był obecny, jak te przemarsze uczniów w grupach międzyklasowych się odbywały. No i najważniejsze pytanie zawsze w przypadku chorego nauczyciela albo nauczyciela w klasie uczącego, gdzie jest przypadek chorobowy, czy nauczyciel był w masce, czy nie był w masce, czy był z przyłbicą, czy bez. I wtedy jest albo wysyłany, albo też nie wysyłany na kwarantannę lub na ten dozór sanitarny, bo to są dwa różne terminy, które należy rozróżniać. Zapewne wszystkich nas nurtuje, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się wiosną. Na ile oczywiście teraz, jak wygląda ta praca placówek oświatowych, a relacje z Ministerstwem Edukacji, na ile realne czy nierealne, czy jak bardzo oddalone jest to, że można zostać wdrożony ponownie system edukacji zdalnej. Wiemy, jakie są doświadczenia, właściwie i również i pan, i wielu rodziców podkreśla to, że to jest zupełnie co innego i w tej chwili dzieci muszą bardzo nadrabiać też ten materiał, który miały, który nie został ukończony, bo te wszystkie rzeczy trwały. Jak realnie to wygląda, panie naczelniku? Czy rzeczywiście jesteśmy blisko tego, że ta liczba przypadków, bo wiemy, że codziennie coraz więcej jest przypadków koronawirusa w ogóle, coraz więcej osób na kwarantannie, czy nie dojdzie do takiego zapętlenia, że niestety trzeba będzie wyłączyć szkoły z normalnej edukacji, przejść ponownie na edukację zdalną, o czym wszyscy mówią i państwo, i nauczyciele, i rodzice, i dzieci, że jest to, byłaby to absolutnie konieczność nielubiana. Ja mam nadzieję, że nie będzie decyzji w skali kraju, że wszyscy równo będą potraktowani, ponieważ mamy obszary, gdzie w tej chwili już pokolorowane na mapie kraju, te decyzje powinny być wcelowane w to, co się dzieje w danej gminie, bo już tak administracyjnie, jeżeli chcemy mówić. Więc myślę, że przynajmniej ja mam takie oczekiwanie, że to powinny być działania tam celowe, konsekwentne, rozważne i logiczne. Logiczne mówi o tym, że jeżeli jest uczeń z czerwonej strefy, to się zdecydujmy, czy on jest chory, czy jest niechory, czy jest potencjalny, czy niepotencjalny, bo on z tej czerwonej przyjeżdża do bez koloru na zajęcia. Bo jeżeli ja obserwuję to, co się dzieje w szkołach, to chyba nie ma zakażenia wewnętrznego w szkołach. To są wszystko przypadki przywiezione nóżkami. Więc placówka oświatowa tutaj jest zagrożeniem, jeżeli chodzi o masowy kontakt, natomiast to nie tutaj nie wybucha. Się rodzi, tak, nie tutaj wybucha. A jak pan ocenia kontakt pana z dyrektorami placówek, właśnie żeby nie mówić szkół, właśnie w takich sytuacjach ekstremalnych? Czyli to tych niestety, które kończą się jakimś tam przypadkiem zakażenia. Pracujemy pełną parą, pracujemy normalnie. W tej chwili po tych pierwszych przypadkach mamy przetestowaną ścieżkę
co należy zrobić, więc dyrektor dostaje informację, każdy dostał informację. Jeżeli się zdarzy, to na spokojnie proszę się z nami skontaktować, my podpowiemy, jaki wzór pisma, no bo proceduralnie pewne rzeczy musimy poprowadzić. Także tutaj dyrektorzy mają z naszej strony wsparcie administracyjne i myślę, że tutaj nie ma problemu w zależności od wydarzenia. Te pisemka idą w ruch, natomiast idą równolegle też działania, które trzeba podjąć. Jeżeli chodzi o kontakt z dyrektorami, no niestety, żeby nie prowokować żadnych złych wydarzeń, przeszliśmy na kontakt, jeżeli chodzi o gremialne spotkania, narady, na kontakt też zdalny i konferujemy w chmurce, widząc się czy nie widząc, ale słysząc. Natomiast pojedyncze spotkania, bo przecież szkoła pracuje, problemy są inne również, które trzeba omówić. W indywidualnych przypadkach się spotykamy i omawiamy te sprawy, które są bieżące, czy te, które wymagają jakiegoś przygotowania na przyszłość. Szkoły pracują normalnie, pod pewną presją, z dużym napięciem ze strony nauczycieli i tutaj duży ukłon do wszystkich dyrektorów, do wszystkich nauczycieli z mojej strony, ze strony panów prezydentów. Doceniamy to przygotowanie. Osobiście dziękowałem wszystkim dyrektorom za przygotowanie szkół w sierpniu. Dzięki ich zapobiegliwości mamy to, co mamy. Czyli mamy niewiele. Tak. Gdybyście Państwo weszli do szkół, ale nie zapraszam, to byście zobaczyli, że tam są wytyczone linie, tam są podgradzane ścieżki komunikacyjne. Te szkoły są naprawdę bardzo przygotowane. Nie ma wejścia bez mierzenia, nie ma wejścia bez dezynfekcji. Także to wszystko się dzieje. To proszę powiedzieć na koniec naszej rozmowy krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Czego powinniśmy życzyć nauczycielom na zbliżający się Dzień Nauczyciela, na to ich święto, bo ono chyba też będzie nieco inaczej, miało nieco inny wymiar. No niestety, to nie jest czas na spotkania, chociażby się chciało. Nie ma możliwości tradycyjnego zaproszenia wszystkich dyrektorów na spotkanie, za co przepraszam, no niestety, tak musimy zadziałać. W przyszłym tygodniu będą wręczone nagrody prezydenta w wąskim gronie tylko samych nagrodzonych. Do tej pory tak to nigdy się nie odbywało. Czego życzyć? No, zdrowia na pewno, ale chyba stalowych nerwów, bo proszę sobie wyobrazić tego nauczyciela, każdego nauczyciela, który co 45 minut wędruje do innego zespołu. Wszyscy jesteśmy ludźmi i z tyłu głowy cały czas to pytanie, co będzie, czy wszyscy są zdrowi, jest, a każdy z nas nie tylko pracuje, ale też ma rodzinę. Też chce chronić tą rodzinę. Także na pewno dużo zdrowia i stalowych nerwów powinniśmy życzyć. Dziękuję bardzo za wizytę rozmowę. Dziękuję. Aleksander Iszczuk, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Opolu, był naszym i Państwa gościem.